Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy film będę nagrywał oczywiście z własnej perspektywy, czyli z perspektywy gościa, który spędził na siłowni już 23 lata, jak to wyliczyliśmy w jednym z poprzednich filmów, oraz przekroczył 40 już jakiś czas temu, oraz z perspektywy gościa, który zawsze ćwiczył naturalnie i nigdy nie pijał soków. Dzisiaj o robieniu siły na siłowni. Czy jest sens robienia siły na siłowni dla osoby ćwiczącej tylko naturalnie? Jeżeli miałbym szybciutko odpowiedzieć na takie proste pytanie, czy jest sens robienia siły na siłowni, to po prostu powiedział nie. Ale jako, że ma być to film może taki troszkę potrzebny komuś, albo taki edukacyjny gdzieś tam w którymś kierunku, to wyjaśnię dlaczego nie. Moje podejście do trenowania na tą chwilę i właściwie przez większość czasu, przez który ćwiczyłem, było takie, że najważniejsze jest to, żeby budować tą sylwetkę. Dużo osób podchodzi do tego inaczej. Chodzą na siłownię po to, żeby być silni, wiesz, samiec alfa, mężczyzna i tam, wiesz, moc i tak dalej. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy ta siła ma być jakąś siłą użyteczną, bo ta siła z siłowni jest taką siłą, ona potem nie za bardzo się do niczego przydaje. No, jak wyciskasz na klatkę, to masz siłę tutaj w podnoszeniu tam sobie sztangi na klatkę. Jak wyciskasz sobie tam, wiesz, sztangę tu gdzieś na barki, jakieś ciągi, tutaj, ale jestem silny, kor taki cały zbudowany, tutaj ta masa moja i jestem taki jestem kor, że jak normalnie wejdę w kogoś, to roznoszę go po prostu samym wyglądem i generalnie na tym się kończy, bo ta siła siłowniana kończy się na tym, że jesteś silny na siłowni i ewentualnie możesz tam, wiesz, jak mebla podnosisz, martwy ciąg, to trochę jest ci łatwiej niż takiej osobie, która tych ciągów tam po prostu nie robiła. Ale jak już spotykasz na swojej drodze, nie wiem, jakiegoś boksera, czy kogoś, kto umie, wiesz, po prostu tą siłę wydobyć taką, na przykład, do jakiejś tam walki takiej, no to już przestajesz być takim, wiesz, tym torem takim, do którego wszyscy, o Jezu, jaki on jest wielki i przerażający, ja do niego nawet nie podejdę. Każdy, jak jest młody, ja też, jak byłem młody, to no mega mnie to jarało, chodzenie na siłownię po to, żeby tam bić swoje rekordy, pokazywać, że jestem silniejszy od swoich kolegów, wyciskanie na klatkę. No i jak można byłoby pójść na siłownię i nie mieć takiego etapu, gdzie ćwiczysz tylko pod tym kątem, żeby powiedzieć wszystkim, że o, ja na klatkę to 150 kg wyciskam. Oczywiście nie ma w tym nic złego, tylko ja teraz wyjaśniam, dlaczego nie w takiej dłuższej perspektywie. Każdy z nas ma jakiś limit genetyczny swojej siły. I dopóki się nie napijemy super soku, to tego limitu nie będziemy w stanie przejść. Czyli to jest jakaś tam struktura kostna, jakieś tam inne takie rzeczy wpływ, no nieważne. To nie chodzi o to, żeby mówić o szczegółach, tylko po prostu jeżeli genetycznie jesteś na tyle zbudowany, żeby maksymalnie przy jakimś tam poziomie tkanki tłuszczowej określonej, załóżmy na, nie wiem, poziomie 20%, wycisnąć 150 kg na klatkę, to nie podniesiesz 155, nie podniesiesz 160 kg przy trzymaniu tego założenia, że masz 20% tkanki tłuszczowej. W jaki sposób możesz przekroczyć tą siłę, będąc naturalem? No właśnie w taki sposób, że zwiększasz ten parametr. Im jesteś większy, i to nie mówię teraz o masie mięśniowej, im jesteś po prostu cięższy, takim jesteś, wiesz, większym klocem, czyli załóżmy masz gościa, który waży 70 kg i podnosi te tam 140 kg na klatkę. Ten sam gość, on nie przekroczy tego, dopóki nie przytyje na, załóżmy tam, nie wiem, do 100-120 kg, ale to nie jest taka siła, którą ty wypracowujesz na siłowni, tylko to jest siła spowodowana tą energią. Tłuszcz ten, co jest cały, jesteś obłożony tym tłuszczem, to jest dodatkowa energia. Tłuszcz to jest energia. Więc jeżeli chcemy ćwiczyć naturalnie i nie chcemy być takim chamskim klocem gdzieś tam zalanym, to niestety musimy pogodzić się z tym, że są jakieś limity, których nie przeskoczymy. Budowanie tej siły na siłowni jest bez sensu z kilku powodów. Na przykład z takiego, że robisz trening typowo siłowy, tam po kilka powtórzeń wyciskasz sobie tylko po to, żeby zrobić to kolejne powtórzenie, albo żeby dodać te, nie wiem, 2,5 kg na sztangę, żeby powiedzieć, o, dzisiaj wycisnąłem 147, a nie 145. Zajęło mi to 3 miesiące treningów, czy pół roku treningów, żeby te 2 kg dodać, bo już jesteś na tym górnym limicie. I załóżmy, wychodzisz na te 147, gdzieś tam, wiesz, udało się, super. I żeby to utrzymać, po prostu nie będziesz w stanie tego utrzymać, bo cały czas musiałbyś ten trening
podtrzymywać ten maksymalnie oporowy trening siłowy, żeby podtrzymać te twoje 2,5 kg, gdzie tam przekroczyłeś tą swoją poprzednią linię. Czy to ma sens? Oczywiście na zawodach pewnie tak, aczkolwiek nie dla osoby ćwiczącej naturalnie, bo wiadomo, że na zawody nie jeżdżą takie osoby. Na zawody jeżdżą osoby, które lubią pić sok. I ty nie będziesz miał szans na tych zawodach. Czy ty będziesz robił hardkorowy trening siłowy? Najlepszy po prostu, jaki wiesz, jaki pod ciebie byłby ułożony i jesteś po prostu mistrzem i tak dalej. Nie masz szans nawet zbliżyć się do tych osób na tych zawodach. Więc możesz to robić pod kątem jakiejś tam swojej pasji, ok? Gdzieś przeskakiwania pewnych barier, fajnie. Czy konkurowania z kolegą, jeżeli wiesz, że twój kolega ćwiczy w ten sam sposób, co ty. I jak najbardziej, jak człowiek jest młody, to jest spoko opcja. Fajna to jest, że taka konkurencyjność, wiesz, tutaj, no to zjara się ten człowiek, nakręca się, potem bardziej się zaangażowuje w te tematy całej tej siłowni, to jest fajne. Ale na dłuższą metę, jak wiesz, jak już takie masz doświadczenie tam, załóżmy jak ja, o, takie doświadczenia, nagle postanawiasz sobie, że ty chcesz jednak lepiej wyglądać. No, w sensie lepiej, nie lepiej. Żeby być mniej tej tkanki tłuszczowej, taki bardziej docięty być, żeby te mięśnie było bardziej tam gdzieś, żeby były bardziej widoczne. I podejmujesz taką decyzję i schodząc z tej wagi, niestety, ale masz 100% pewności, że ten rekord, do którego ty dochodziłeś jeszcze zanim zacząłeś ten trening pod kątem tego wyrzeźbienia się i ten, on niestety spadnie, będzie niżej. No bo to jest to, co mówiłem, że im mniej tej tkanki tłuszczowej będziesz miał, tym po prostu ciężej będzie ci, no podnosić, no nie będziesz miał tego tłuszczu, tej energii całej. No i teraz, czy to oznacza, że za każdym razem jak spada nam siła na treningu, to w sumie to się nic nie dzieje, no bo to na pewno jest kwestia tego, że gdzieś tam się odocięliśmy, ten, no... No nie do końca tak jest, ale żeby to już tak ogarnąć, to wiesz, wyczuć, trochę doświadczenia trzeba mieć tego życiowego na tej siłowni, żeby zobaczyć, czy siła spada dlatego, że właśnie tam się, wiesz, docinamy, budujemy, ne? Czy jest jakiś inny powód, na przykład źle ułożony trening albo źle ułożona dieta. No ale do tego to już potrzeba jakiejś takiej osoby, no, która tam się, powiedzmy, w temacie ogarnia już od iluś lat. Nieskromnie mówiąc, no na przykład do kogoś takiego, jak to, kto siedzi tam, wiesz, robił te treningi, testował te wszystkie na sobie różne właśnie i diety, i rodzaje treningów i takie, no i ma jakieś spostrzeżenia na podstawie tego, jak to wyglądało u niego. A minusy kolejne takiego ćwiczenia tylko pod kątem tej siły to takie są, że potem będziesz miał problemy ze stawami. Spoko, młody chłopak, możesz szarpać sobie, robić tam różne rzeczy, nic ci nie będzie, ale gdzieś tam potem w późniejszych latach będzie ci się to odbijało i to oczywiście nie oznacza, że masz tego nie robić, bo no jarasz się, ja to rozumiem, też się jarałem takimi rzeczami, więc do pewnego momentu po prostu się jarasz, a potem już jakaś taka mądrość przychodzi, żeby tego nie robić. Ostatnio na siłowni byłem i był chłopak, który robił martwe ciągi. Chudy, szczupły, taki bardzo wysoki chłopak i każde powtórzenie, które on wykonywał, to robił tak, jak tam, wiesz, uczą ci wszyscy, że rzucał tą sztangę, nie? Tylko w momencie, kiedy on ją rzucał, po każdym powtórzeniu, każde powtórzenie podnosi i rzuca, i rzucając trzymał tą sztangę, ja oczy mnie bolały, jak widziałem, jak to jego ciało opada z tą sztangą, z tymi kilogramami, tak buch, tak, całe, wygięte, plecy, wszystko zaczęło się wyginać w momencie, kiedy on to opuszczał. W dodatku jakoś tak niespecjalnie dokładnie był w stanie utrzymać tą pozycję w martwym. No naprawdę, widok przykry, bo okej, młody chłopak, po pierwsze może sobie już narobić kontuzji, a na pewno będzie miał po prostu problemy w przyszłych latach, jeżeli będzie takie rzeczy robił na tej siłowni. Nie da się tego tak zrobić. Masz jakiś limit i tego limitu po prostu bez wypicia soku nie przeskoczysz. No, no nie ma. Choćby wmawiał ci ktoś o różnych metodach treningowych, o tym, jak to jakiś tam zawodowiec coś to nie wymyślił. Ja nagram o tym film. Dlaczego nie ma sensu słuchać zawodowych osób zajmujących się właśnie siłownią, jakimś tam wyciskaniem ciężarów przez takie, wiesz, normalne osoby naturalnie ćwiczące. Nie ma totalnie żadnego sensu ani pobierania treningu, ale to kiedy indziej może. Więc to, wiecie, jak jesteście zainteresowani też takim tematem, on się pojawi na pewno, to kciuka w górę, komentarz napiszcie, jestem zainteresowany, chciałbym posłuchać, Michał, dlaczego nie ma sensu słuchać takich profesjonalnych, zawodowych trenerów. I wiecie, no to subskrypcja, ten kciuk, możecie też wesprzeć mnie, jest taka opcja pod filmem, wesprzyj mnie, czy podziękuj,
Zawsze jest mi bardzo miło, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji. Więc pamiętajcie, że jak bierzecie się za siebie, chcecie tam sobie gdzieś tą sylwetkę zbudować taką, żeby to ładnie jakoś tak wyglądało, bardziej żeby ten... No ale tam wcześniej po prostu ćwiczyliście pod kątem takiego, no takiego chamskiego treningu, tylko pod kątem siły, czy tylko na tej podstawie mierzyliście swój progres na siłowni, tak? No bo to jest taki najprostszy czynnik, jak zmierzyć swój progres na siłowni. No, zobaczyć ile wyciskam, tak? Jeżeli wyciskam więcej, to znaczy, że mam więcej mięśni, zbudowałem więcej mięśni, poszedłem do przodu. No, ten film ma udowodnić, że tak nie jest, bo nawet jeżeli poszedłeś do przodu z ciężarem, to wcale nie oznacza, że zbudowałeś więcej mięśni, a po prostu się roztyłeś. 200-kilogramowy chłop. Czy jest szansa, że on nie wyciśnie tam, nie wiem, 90 czy 100 kg, nie będąc nigdy w życiu na siłowni i mając, nie wiem, 50 lat? Czyli taki, wiesz, już po prostu w sensie, że nie za młody. Nigdy w życiu nie był, ale jest takim, no tak, no że ono żre po prostu cały czas. I no gruby, i brzuch, ale mimo tego, czy on nie podniesie, no podniesie te 100 kg, no dla niego te 100 kg to taki, wiesz, i podniesie, i to oznacza, że, co to oznacza? Czy to oznacza, że to jest, że to jakiś super gość, z którego warto brać przykład, czy nie wiem, warto się dopytać jego o porady treningowe czy dietetyczne? No oczywiście każdy tam ma wybór, ale no wydaje mi się, że nie. No i wiesz, i potem masz drugiego chłopa, który ćwiczył całe życie i się będą z niego śmiać, że on na siłowni spędził, nie wiem, 12 lat, waży 50 kg, ale taki totalnie, wiesz, docięty, no i ta stówka to nie, tak ledwo ta stówka, albo nawet nie. No i będą, nie, no to co ty 12 lat ćwiczysz, a to chłop w ogóle nigdy w życiu na siłowni nie był i podnosi tyle, to wiesz co, to ty ćwiczyć nie umiesz po prostu. Dojść do takiego swojego limitu siły, naturalnie, można bardzo szybko. To naprawdę nie trzeba dużo ćwiczyć na tej siłowni, wystarczy dobrze rozpisany trening. Chciałem taki filmik o tej sile, bo... No, wiem, że dużo osób tego nie ogarnia. Po prostu, no nie ogarnia, wierzą w to, że jak będą budować te swoje tam, wiesz, mięśnie, żeby przekraczać limity, dochodzić do nie wiadomo jakich ciężarów. Po prostu jest ten limit, który osiąga się dosyć szybko. No i potem albo możesz to utrzymywać, albo możesz się nażreć i tam, wiesz, roztyć się i wtedy troszkę go tam podwyższać. No albo możesz się troszkę tam docinać i wtedy niestety, ale te twoje osiągi będą spadały. Trzy warianty, czwarty jest już wymuszony czymś innym. Tyle, dziękujemy bardzo za obejrzenie, widzimy się następnym razem i cześć.